Bajenka, bajenka, cóżeś ty za pani, że za tobą idą, że za tobą idą chłopcy malowani. Widzimy zamek w Lublinie. Po wojnie stracono tu wielu żołnierzy Armii Krajowej. Chcemy pokazać jednego z ostatnich, który walczył w szeregach Armii Krajowej na terenie Lubelszczyzny. Wspomnienia weterana wojennego. Jest to mój tata Jan Wielomski, żołnierz Armii Krajowej 15 Pułku Wilków Dęblińskich. Armia Krajowa miała utrudnioną walkę. Oprócz walki z niemieckim okupantem, żołnierze Armii Krajowej musieli być przygotowani na zasadzki zbrojne ze strony Armii Ludowej, którzy to w połączeniu z Rosjanami okazali się drugim okupantem. Chcemy przedstawić jedną z większych tragedii, gdzie w jednej ze zbrojnych akcji 4 maja 1944 roku żołnierze Armii Krajowej byli podstępnie zamordowani. Uznane jest to za ludobójstwo. Urodziłem się 22 czerwca 1922 roku. Przeżyłem lat 90. Młode lata spędziłem pod troskliwą opieką rodziców. Strony moje rodzinne jest na Łęczów. Tata mój był legionistą, żołnierzem marszałka Piłsudskiego, był odznaczony krzyżem Virtuti Militari i Piłsudski go się pytał później po wojnie, że gdzie chce zostać, czy w wojsku, czy na kolej. A tata odpowiedział, nie, już tego wojska mam dosyć. To mówi, idź na kolej. No i poszedł tak, bo kolej i wojsko to ja podłączyłem pod jedną garzę. To jest służba i to jest służba. I młode lata spędziłem w hełmie lubelskim. Kiedy ukończyłem szkołę podstawową, w 1937 roku przyjechałem do Lublina i wstąpiłem do terminu rzeźniczo-wędliniarskiego. Bo lubiałem ten zawód. Wybrałem go. Trzy lata dochodziłem do swoich właśnie umiejętności. Kiedy miałem się wyzwalać już na czeladnika, wybuchła wojna w 1939 roku. I plany moje były pokrzyżowane. Bo majster lubiał mnie z zawodu tego i powiedział, kiedy skończę czeladnika, to mnie zostawi na drugiego czeladnika w warsztacie. Bo to był największy warsztat w Lublinie. Majster mój miał podpisany kontrakt z wojskiem, dla wojska się robiło i dla miasta, i trzy sklepy miał w Lublinie. Moje losy się pokierowały w takim
kierunku. Brat starszy, który był starszy ode mnie 3 lata, też był, już ukończył w tym samym warsztacie termin i już pracował jako czeladnik u majstra Preskaczyńskiego. Także bracia byliśmy obydwa i rzeźnicy. W wojnę nie było już prywatnych zakładów, żeby pójść do pracy, tylko wstąpiliśmy do pracy do rzeźni lubelskiej, bo Niemcy zabrali w swoją posiadłość. I wszystkie kontyngenty, co ludzie przywozili na giełdę do rzeźni, i czy wieprzowina, cielęcina, czy wołowina, wszystko było trzeba przerabiać dla wojska, bo nic nie wychodziło z rzeźni, żeby dla ludności w mieście, ani kilograma, jedynie tylko jak już jakaś padła sztuka, czy jak to była tania jatka, że tam ludziom dali, żeby tam sobie ludzie to rozebrali, kupili. Pracę mieliśmy dobrą. No i na przykład my z bratem nie powinniśmy i nie musieliśmy iść do Armii Krajowej, jak powstawała, ale nie mogliśmy się na tę krzywdę ludzką patrzeć. Jak nieraz patrzyliśmy, jak zajechały na ulicę wozy niemieckie i łapanka zaczęła się, słychać było tylko halt, bo ludzie uciekali w ogóle. Kto uciekał, to maszynowe karabiny cięły, trupy się tego zostawiali, dopiero dozorcy tam sprzątali i w ogóle wszystko. I nam ta praca po prostu nie imponowała. Pomyśleliśmy obydwa, że trzeba wstąpić do konspiracji i walczyć o wolną, niepodległą Polskę. I w 1942 roku, tu przy tunelu na 10, złożyliśmy przysięgę przed porucznikiem Rysiem. W Lublinie. W Lublinie. Ale żeśmy pracy jeszcze, z pracy żeśmy nie zrezygnowali. Byliśmy jako wypadówka. I pracowaliśmy, ale kiedy trzeba było jakieś powinności swoje wykonać, no to wykonywaliśmy tak, jak mieliśmy polecone. Bo Auschwitz mieliśmy i nocne przepustki, także zdjęć nie było, tylko nazwiska były. To nieraz jak koledzy musieli iść na jakąś wykonaną pracę, to się pożyczało im nocne przepustki, bo tak było, że jak Niemiec wylegitymował, to jeszcze zasalutował, i bo oni wiedzieli, że my pracujemy dla Niemców, dla SS. Każda fabryka to była kierowana przez SS-manów. Także w 1943 roku
spalił nam się grunt pod nogami i mieliśmy rozkaz przejść już do oddziału leśnego. No przeszliśmy do oddziału leśnego i to już była inna praca w oddziale leśnym. W 44 roku dostaliśmy rozkaz pojechania do wsi Owczarni, przyjąć dwóch cichociemnych i zrzuty. No i samoloty, jak samolot jak przyjechał, to i żywność tam zrzucał, leki żeśmy dostawali, amunicję, broń żeśmy dostawali, to samolot zaopatrzył nas już tak. A my jak żeśmy to podjęli, to i dzieliliśmy się z innymi jeszcze oddziałami Armii Krajowej. Pierwszą noc, którą przyjechaliśmy pod Owczarnię, zakwaterowaliśmy się w wiosce Wandali. Przenocowaliśmy noc, a na drugą noc przechodziliśmy do Owczarni. Jeszcze ci gospodarze, co tam żeśmy przechodzili do Owczarni, to komendanta się zapytywali, dlaczego my przechodzimy tu, idziemy do komunistów, bo Owczarnia była wieś komunistyczna. Więcej komunistów mieszkało na tej wsi. A mówi to, nocujcie u nas, tak jak było. Ale komendant powiedział, nie, mamy taki harmonogram, nie musimy przejść dzisiaj już na Owczarnię. Piękny wieczór był, bo to majówki się odprawiały przy kapliczkach, przechodziliśmy koło kapliczki, przyklękaliśmy i też króciutki pacierz żeśmy odmawiali z ludźmi. No i ludzie nas szanowali, a my ludzi żeśmy szanowali, bo jedną mieliśmy pracę odzyskania wolności. To była najwyższa tęsknota za wolnością. Bo wolność może tylko ten ocenić, kto ją utracił. A my żeśmy ją utracili. I musieliśmy dać tyle sił, tyle wkładu, żebyśmy z powrotem ją odzyskali. Kiedyśmy doszli już do Owczarni, rozkwaterowaliśmy się, to już był wieczór, przenocowaliśmy, rano żeśmy wstali, modlitwa, śniadanie, no i komendant zrobił zbiórkę, że musimy przećwiczyć, jak, w których miejscach rozpalić ogień, w których miejscach stanowiska już podebrać gotowy dzień. No i przy tym to jeszcze poćwiczyliśmy, zdjęcia żeśmy sobie robili i przyszykowywaliśmy. Obiad żeśmy zjedli i każdy odpoczywał, żeby na noc był w dyspozycji, bo całą noc się nie będzie spać przecież. Owczarnia to była w okolice, ile od Lublina to był? No jakieś 75 kilometrów. Bo to jest w bok Opola. Opole lubelskie, Kraśnik tak, lubelski. No, tam boiska Józefów nad Wisłą. Tak. To są takie połączenia tych. Tak, tych, tak. O. No i jesteśmy na kwaterach swoich. Na raz to była godzina już jakaś czwarta po obiedzie. Słyszymy wystrzał. No to każdy tak drgnął, poddenerwowany, co to jest, ale mówimy na pewno
wartownik, co warta była rozstawiona, wartownik przez nieostrożność wypaliło mu i już. Ale naraz słyszymy, że drugi, trzeci, seria, no to my za broń i pod kwaterę komendanta. Ale to była łąka taka, na którym mieliśmy podjąć też rzuty. Wieś była naokoło tej łąki i druga, i trzecia, no bo to tam jeszcze i Kruślina później wieś była, a przez środek dalej płynęła rzeka. No i komendant, jakby do komendanta podbiegliśmy pod kwaterę, on wziął lornetę, popatrzył, mówi, no ktoś to idzie, ale to jakiś motłoch, mówi, idzie. To ni to wojsko, ni to, przecież Niemcy nie są. No ale oni zaczęli strzelać jeszcze, tak komendant mówi do CKM-isty, bo żeśmy mieli CKM, położyć trzeba ich. Mówi, nie w nich, nie strzelaj, tylko nad głowami. No i pociągnął serię, to kilkunastu popadało na ziemię, a resztę nie, postawało i z powrotem idą. Komendant mówi, jeszcze raz, niżej, ale nie w nich. Nie w nich, tylko nad nimi. No i pociągnął nad głowami ich, wszystko popadało. Zaczęli wyciągać tam, urywać koszule, tam jakieś szmaty białe w ogóle. No i komendant mówi, przerwać ogień. No przerwaliśmy ogień. Oni powstawali. No i idą taką lawą, jak to się mówi, z wartą. Przybliżyli się bliżej, otoczyli nas wszyscy, bo tam ich było ponad 120, a nas było tylko 42. Bo całym oddziałem żeśmy nie przyjechali, tylko bo oddział został na swoim zakwaterowanym miejscu. My mieliśmy tylko rozkaz wykonać i powrócić z powrotem do oddziału. No i a to był oddział Armii Ludowej Kowalskiego. On przyjął jako rodowe jego nazwisko, a jakie ono miało, on tam chyba zmieniał ze trzy razy nazwisko, ale pseudonim miał Cień. To była Gwardia Ludowa Oddziału Cienia. No i kiedy przybliżył się bliżej naszego komendanta, złapał go za szyję, komendant odpycha go i mówi, co robicie, jakieś cyrki, mówi, czy coś? Mówi, przecież to każdy podenerwowany jest, z bronią jesteśmy i w ogóle. To co, mamy się wystrzeliać po wspólnie? A on mówi, a no myśleliśmy, że to Niemcy, że to, że nieporozumienie. No komendant mówi, co będziemy teraz robić? A on mówi, a no ustawimy się w dwuszeregu i przeprosimy się i rozejdziemy się w każdy w swoją stronę i na tym będzie koniec. No i tak było. Ustawiliśmy się w dwuszeregu. No i oni się ustawili w dwuszeregu. Jak jest gościniec, te 4 metry szerokości, no to, bo dzisiaj to jest asfalt w tym miejscu i w ogóle, a pierw była taki gościniec, polna droga, jak przez wiele wiosek leciały te drogi. No oni później z tego dwuszeregu poszli pod taką rozłożystą jabłonkę. No i my żeśmy się tak ruszyli z tego dwuszeregu. No i ja podeszłem, bo od początku tu jak stałem, to przeszłem przez wszystkich oddział. I bo ja taki od początku jak to było, byłem podenerwowany, taki no niespokojny byłem. Podeszłem bliżej do nich, cień był oparty o 5 drzewa. I zaczął mówić coś do nich, ale mnie słowa jego nie dolatywały. Chciałem bliżej podejść, to tam
musiałbym się przedostawać przez nimi, ale tak popatrzył jeden na mnie i mówi, czy ty jesteś nasz? A ja mówię, wasz jestem. Ale później sobie pomyślałem, a odejdę, bo nie będę robił zadziorów, żeby jakieś tam kłótni albo coś, albo w ogóle. I wróciłem się z powrotem na swoje miejsce. Ale przechodząc, to brat był właśnie w konnym zwiadzie i tu koło brata przechodziłem. Bratu było na imię Stanisław. Powie, Stasiu, chodź, jeżeli będziemy ginąć, to razem będziemy ginąć. A on mówi, aj, mówi, czegoś taki głupi, mówi, przecież mamy się przepraszać. Przecież było, że będziemy się przepraszać. Ja mówię, ale chodź ze mną, stanie sobie. Nie mówi, ty idź na swoje miejsce, a ja zostanę tu. I to były nasze już ostatnie słowa na całe życie, jak to się mówi. I na śmierć. Komendanta, pseudonim waszego, to był pseudonim Krych. Krych, tak. Krych. A twój, a brata i twój pseudonim? Brat miał Tarzan, a ja miałem Lampart. I to się zaczęło. To ja poszedłem na swoje miejsce. Stanąłem się w tym miejscu, bo ja byłem na początku prawego oddziału zgrupowania i miałem zaraz z tyłu podwórze. Bo to był dom chyba, nie wiem, sołtysa czy coś, czy już nie wiem jak to było, ale nie będę tłumaczył, tam nie będę dociekał tego. I komendant nasz jeszcze przechodził tak, sprawdzał sobie oddział, przechodził i przyszedł do mnie, stanął koło mnie i mówi, oj Lampart, zapiąłbyś tak swoją marynarkę, bo masz wszystko tak na wierzchu. A ja miałem parabelum zapasem włożone, ale go miałem uwiązanego na sznurku ze spadochronu grubym, żeby mi nie uciekł. Bo nieraz mógł się wysłyknąć z zapaska, no i gdzie będę go szukał. Tak miałem wszystko w pogotowiu. A ja mówię, a ja to... Dlatego nie zapnę marynarki, bo ja komuniście nigdy nie wierzyłem i nie wierzę. A komendant mówi, a całował mnie? A ja mówię, a Judasz Pana Jezusa nie całował? Komendant machnął ręką i mówi, a rób sobie co chcesz. I stanął się na środku drogi, bo to była tak podwyższona droga, bo chłopi jak robili szalwarki na swoich drogach, to zawsze ten środek jezdni czy drogi był wyżej tego, a boki były niżej, żeby ta woda spływała, a środek był bardziej suchy do przejazdu, do przejścia. I przyszedł zastępca komendanta do niego. Też sobie stanęli we dwóch. To komendant miał pseudonim Mars. Moment, ile to było tak od tego, jakieś może minutkę, może do dwóch minut i oni wyszli jednym szeregiem z tamtej strony drogi i krzyknęli, towarzysze, rączki do góry i pruli do nas po tego. Ja od razu upadłem, ale w moich oczach walił się komendant i zastępca komendanta na tej drodze. Zastępca komendanta to pseudonim był Krych był komendant, a zastępca to był Mars. Tak jak księżyc, jak to się mówi, tak. Mars, no. No i ja upadłem i zerwałem się i w podwórze. Przeskoczyłem przez taki płotek, nawet niski jeszcze. I wychylam się, chcę się wychylić za stodoły, bo tak myślałem, że może obstawili, może coś, jak oni do nas z 4 metrów
strzelali, to już taki byłem na wszystko zdany. No i wychyliłem się i oni pociągnęli serię z Diktirowa tego, ruskiego. To ja mówię, Boże, to chyba będzie koniec już. Naraz słyszę zacięcie. To ja się wychyliłem za parabelu i 3 czy 4 strzały oddałem, a cel to miałem dobry, bo mi rzucali puszki do góry i w locie strzelałem. No, dawałem sobie radę. Ucichło. To gniazdo ucichło. No tak moment się zatrzymałem i wyszłem zza tej stodoły i już nie uciekałem, ale takim dobrym marszem forsownym, zygzakiem szłem. No i doszłem do tej, do rzeki, weszłem do rzeki, bo rzeka była tak gdzieś po pas i popatrzyłem, a w wodzie zobaczyłem, że krwawi mi noga, kolano. Mówię, Boże, abym się nie mógł, żebym się z tej rzeki wygramolił jeszcze i tego, bo mówię, dwa magazyny, to miałem jeszcze zapasowe i parabelium miałem też załadowane, to mówię, ja sobie tak duszy swojej darmo nie oddam. Ale wychyliłem się, patrzę, nikt mnie nie goni, to wygramoliłem się z tej rzeki, 2 razy czy 3 pociągnąłem tej wody, przepukałem usta, bo sucho się zrobiło. I zaczynałem, wycofywałem się na wioskę Kruszlinę. A z tej wioski właśnie z Kruszliny wychodził cień ze swoimi ludźmi, żeby nas właśnie załatwić. Bo on miał, różni byli u niego ludzie, bo było słychać i po głosie, to byli i Żydzi, Ukraińcy, i złodzieje, i różni byli. Bo jak się skarżyli gospodarze nieraz i bo żeśmy przyjechali, oni uciekali od nas i w ogóle, bo nie byli ani uzbrojeni, z kijami byli niektórzy i w ogóle. Także oni liczyli tylko na łatwiznę i żeby wykorzystać każdego. Gwałtów dokonywali, ostatnie prosie, ostatni chleb, kawałek zabierali, bo my jak żeśmy chcieli czy mięsa, czy tego, to żeśmy robili, bo dwory Niemcy pozabierali od Polaków, to żeśmy dwory robili, czy cukru chcieliśmy, to cukrownie żeśmy robili, a jak pieniędzy, no i bank się robiło, żebyśmy mieli zaopatrzenie, ale krzywdy nikomu żeśmy nie robili z gospodarzy, czy z innych ludzi, tylko od Niemców, bo to było nasze, a później Niemcy wzięli w posiadanie, no to mieliśmy prawo do tego, jak to? I kiedy już wycofałem ja się na tą Kruślinę, pod górkę tak było, to byłem już wymęczony i jak taka była, znów spad był, to już ja prawie usiadłem, przewróciłem się, i to była taka trawa troszkę, pamiętam, i już nie miałem siły. Opadłem z sił i w ogóle. No bo to było na Kruślinie, to było tak dobre 2 kilometry. A może i no, takie dobre 2 kilometry. No i później się wycofał jeszcze Roland, to był on był żulina koryjowca. To jego brat był w wypadówce tam, właśnie w tej organizacji Armii Krajowej, a on był w naszym oddziale, jego brat. Zadura miał nazwisko, a pseudonim miał Roland. I jeszcze się wycofał jeden z Markuszowa,
To on był przed wojną w policji granatowej. Był w policji granatowej. Jak... Także on nie był ranny, a Zadura był ranny. Miał wlot, płuca, kulę, ale nie miał wylotu. Ja w tym czasie dostałem jakieś nerwicy, zerwałem się prawie i mówię, wracam do oddziału, bo mówię, brat mój chyba nie żyje i koledzy moi. Oni mi zaczęli, jeden mnie złapał tak za marynarkę, drugi zaczął mnie po twarzy chlastać, tak, żeby mnie oprzytomnić. I ja mówię, ja muszę iść, nie? Idź, bo przecież cię zabiją, przecież dopiero uciekłeś, oprzytomnij w ogóle. No i po jakiejś chwili doszłem do siebie. No faktycznie, ale dostałem takiej jak nerwicy w tym wypadku. I jeszcze podeszliśmy do takiego gospodarza, że nie był taki biedny, bo miał parę koni i w ogóle. I on wyszedł na podwórze i idzie tak w stronę nas. I odzywa się do nas, że mówi, a mówiłem cieniowi, że oni są dobrze uzbrojeni i żeby nie szedł na nas i w ogóle. I on myślał, że my jesteśmy ludzie od cienia. Nie z Armii Krajowej. I ten właśnie garb, on miał pseudonim, co był policjantem, mówi, trzeba go rąbnąć w ogóle, bo on jest komunistą. Ja mówię, że nie. Nie wolno człowieka bez broni i bezbronnego zabić. Zadura mówi, no to daj mnie pistolet i ja to zrobię. Ja mówię, nie. Nawet jakbyś miał swoją broń, to bym ci nie dał zastrzelić nikogo. Jak to bezbronnego człowieka zabić? Nie, to nie u mnie. Ja mówię, nic nie będzie człowieku, zaprzęgaj konie i wyściel jakimś sianem, czy jak w furmankę, bo my musimy leżeć, bo my się do siedzenia nie nadajemy. No ale on zaczął się trząść i zaczął płakać, ja mówię, nie płać i w ogóle później jeszcze wyszedł tam syn chyba i jeszcze żona, no pomogli mu, zaprzą to konie, ruszyliśmy z miejsca i nad ranem dojechaliśmy do celu, do swojego, bo nie chciałem, żeby on do samego oddziału podwoził, po co jakieś 10 km i to kazałem, wysiedliśmy z tej furmanki i kazałem mu odjeżdżać, bo już spotkaliśmy się na tych terenach, co nieraz żeśmy kwaterowali i podeszliśmy, jak już on odjechał, to podeszliśmy do znajomego gospodarza, co już nieraz bywaliśmy i już podniósł nas do samego oddziału. Rano, bo kolano mi tak nabrzmiało i coraz gorzej mnie rwie i boli, to orkan porucznik wziął bryczkę i podwiózł mnie do majątku w Rąblowie. Bo to dziedziczka chyba to była lekarzem, bo tak umiała się obejść, taki kwacz zrobiła w ogóle i także ten kwacz wchodził i druga strona wychodził, bo miałem wlot, ale to bez znieczulenia, to robione miałem, to trudno mi było wytrzymać, no ale wytrzymałem. Powiedziała, że mówi jest, że wytrzymały jestem, no ja mówię, no jak wiele razy byłem taki, że musiało było wytrzymać. Tam leżałem 9 dni.
w tym majątku, bo w tym majątku. I później przyjechał Orkan i jeszcze porucznik zabrać mnie z tego majątku, bo dowiedzieliśmy się, że jakiś się kawałek oddziału sowieckiego przedarł przez właśnie granicę na tego i podąża tędy na Rąblów, na ten majątek. To mówi, muszę cię zabrać stąd, bo nie możesz tu zostać. No i tak było, że oni podjechali pod ten majątek, tam rozkwaterowali się, ale tak było, że Niemcy wywiad jakiś zrobili w ogóle i ten majątek zaczęli bombardować. A my już żeśmy się cofnęli dalej pod Kazimierz, a z Kowieszyn i żeśmy w tych wąwozach przeczekać. No i jeszcze Orlik przyjechał do mnie, teraz Zagończyk, bo później ja przeszedłem do Zagończyka, obopólno sprawą, że zgodził się mój ten komendant Hektor, bo mówi, może będziesz miał lepiej, straciłeś brata, to może te tereny będziesz miał zmienione, to mówi, będziesz to prędzej przeżywał. I ja miałem dużo kolegów z Hełma u niego, u Zagończyka, że przeszłem. No i nie dawaliśmy. Komendant i Orlik, i Zapora, i nasz komendant mówi, przecież byśmy pomogli im. Ale po tym, co oni zrobili w Owczarni, to żeśmy im nie pomogli. Także Niemcy ich wytłukli tam, w tym Rąblowie i w ogóle, bo tam no, parę dni przecież, z tydzień czasu to była akcja, naloty były samolotowe niemieckie i w ogóle. No i teraz odbiegłem od tematu. Także resztę, to co się działo w Owczarni, no to ja już wiem z opowiadzenia, bo już tam ja już osobiście nie byłem. Tylko wypadówka była z urzędowa, z Bobów, no i wiele innych zboisk. Także kiedy przybyli do tego grobu, to jeszcze ten grób się ruszał, bo on zdzierał wszystkie ubrania. Brat był, miał krzyżyk złoty, łańcuszek złoty, zegarek złoty, porządne buty, każdy miał porządne ubranie i w ogóle, tak wszystko to było zdarte. I oni to zdzierali, 8 par koni przecież mieliśmy za ten, podwody swoje, broń, w ogóle to wszystko już zrabowali i gołych ich zakopali, dobijał ich. On prawdopodobnie swoich 4 zastrzelił własnie ręcznie, co nie chcieli wykonywać rozkazu, bo nie chcieli nas właśnie rozstrzeliwać. O, to on zastrzelił ich 4. Jak Niemcy przyjechali do Owczarni? No i na drugi dzień, to tak jak wiem o tym, sołtys musiał zameldować do Niemców, że taka sytuacja jest. Niemcy przyjechali na tego, kazali odkopać ten grób i przewieźli na dziedziniec kościoła w Opolu, bo tam był, jest taki dziedziniec, trawa zarośnięta w ogóle, i tam na tym dziedzińcu, nie wiem kto tam, znów sołtys, czy wójt, czy jak, znów dali ogłoszenie,
żeby dziewczyny młode, te 18, 20 czy po ile tam lat, przyszły na dziedziniec kościoła, bo trzeba, żeby ich obmyć z tej ziemi, z tego brudu i w ogóle. No to później miałem styczność, że rozmawiałem z taką, ona była kasjerką w Armii Krajowej, bo w Opolu był ten cały związek Armii Krajowej, każdy miał mnie, to ona była kasjerką, to mówi, płakałyśmy i obmywałyśmy ich, bo to wszystko młodzi ludzie i tego, to jeszcze tam ksiądz podobnież przyszedł do nich i w ogóle i mówi, widzicie, młodzi, co mieli, wy jesteście, mówi, dziewczynami, matkami mogłyście, oni ojcami mogli być, a dzisiaj co zabicie, ale mówi to, jest za wolną, niepodległą Polskę. O. Tak zginęli. Męczennicy są. Ilu zginęło? 18. 18 zginęło razem z bratem. I co później Niemcy? Niemcy, później tak było, dali rozkaz tam do floty, no i tam się po tego, że zbombardowali tę wieś i podpalili, spalili. Dużo domów spalonych zostało w ogóle, bo to się dowiedzieli, że tam są prawie sami komuniści, powiedzieli to, mówi, trzeba ich spalić i mówi, wystrzelać, zniszczyć i już. No ale to było w Czarnie spalili? Tak, tak. No i to by był koniec z Owczarnią na przykład, bo później, jak Sowieci tu weszli wojsko sowieckie i później i polskie miało to być, jakie to polskie, to takie na niby były, na niby to było polskie, no to odbudowali Owczarnię z powrotem, bo państwo im dało komunistyczne, przecież było, to dali im pożyczki, nie zwracali, bezzwrotne pożyczki, wybudowali sobie domy, teraz inaczej jest. No i teraz Owczarnia wygląda, i asfalt leci przez wieś i w ogóle. No i tam jest pomnik teraz, gdzie był pierwszy grób, gdzie leżeli zakopani. No i w Opolu też jest pomnik, no to już po, jak Solidarność zwyciężyła, no to dopiero się zaczęły msze, bo przez 5 lat chyba tak było, że i honorowa kompania była i msza się odprawiała w Owczarni i także, no i ja przypowiadałem kilka razy. W ogóle, także mieliśmy styczność z tym. No i teraz przecież, bo mam brata i leży przecież komendant, a syn jego jest teraz w Warszawie, bo Bogumił Zieliński, to syn Zielińskiego, pseudonim Krycha, komendanta naszego, się urodził w Nałęczowie w 1943 roku, ale on ojca nie zna, tylko ojciec go widział w becie, no, w porodówce, jak w szpitalu, już jak urodziła matka go. A my żeśmy byli z bratem, 15 raz było, na obstawie w ten czas. O. Żeby on go zobaczył. Żeby on go zobaczył. No i tak żyje mi teraz blisko ze sobą, bo on mówi, że panie Janku, jakby pan, mówi, nie był na obstawie z bratem, to może by i tata mój nie widział mnie nigdy już. O. Tylko tyle, że ze zdjęcia. Bo ja, mówi, tylko znam tatę ze zdjęcia.
To co teraz? Teraz? Chcę partyzantką. Może zaśpiewać piosenkę, partyzantką. Melodię partyzancką jakąś. No bo ja zawsze w młodych latach miałem piątkę w szkole ze śpiewu i z historii. To już innego stopnia nie miałem, tylko piątkę. No to może zaśpiewam polskie kwiaty partyzanckie. Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani, że za tobą idą, że za tobą idą chłopcy malowani. Chłopcy malowani, sami wybierani. Wojenko, 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 cóżeś ty za pani? Rozkwitały pąki białych róż, wróć jasieńku z tej wojenki wróć, wróć ucałuj jak za dawnych lat. Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat, wróć ucałuj jak za dawnych lat. Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat. Jasień przeszło, lato, zima, jesień już. Poprzekwitały pąki białych róż. Cóż ci teraz dam, jasieńku, hej, gdy powrócisz z wojny do dziewczyny swej. Cóż ci teraz dam, jasieńku, hej, gdy powrócisz z wojny do dziewczyny swej. Jasieńkowi nic nie trzeba już, bo mu kwitną pomki białych róż. Tam pod jarem ziem wojence padł, wyrósł na mogile biały róży kwiat. Tam nad jarem, gdzie wojence padł, wyrósł na mogile biały róży kwiat. O chryzantemy cudno, szczero złote, na wystawie czekały co dzień i przesyłają przeszcze swą tęsknotę od poranku aż po wieczorny dzień. I przyszedł ktoś tak smutnie zadumany, a w oczach miał kryształy srebrnych łez. Ten, kto tańczył, tańczył leśne tango, z cicha we wsi ujadały psy. I minęło już tyle długich dni od tej chwili, a ja wciąż przed oczyma zawsze obraz ten mam. I gdy słońce zachodzi, blask księżyca się chyli, znowuż tu słychać turkot wozów i szept słychać ten sam. To partyzancki obóz zajeżdżał do wsi, by zajmować kwatery na noc. Niech się pani pomodli, gdyż wyprawa mnie czeka. Ta wyprawa nieznośna, niebezpieczna i zła. Może być pani modlitwa będzie dla mnie skuteczna i ochroni od śmierci tego, co pani zna. O chryzantemy cudno,
szczero złote na wystawie czekały co dzień i przesyłając przestrzeń swą tęsknotę od poranku aż po wieczorny dzień. Dalsze losy po akcjach w Armii Krajowej zmieniły się, jak Armia Radziecka weszła do Polski? No były aresztowania później, w ogóle oddziały się rozwiązywały. No, na przykład oddział Zapory nie rozwiązał się. Później Zapora chciał uciec z Polski i w Niemczech w Berlinie zdradził jego jako przyboczny przyjaciel z oddziału, zdradził go i ich było we dwóch, Zapora i drugi też z Armii Krajowej i mieli papiery 99% takie, że przejdą na drugą stronę. Jeszcze Zapora prawdopodobnie się wyraził, że powinniśmy mieć przy sobie broń. A on mówi, no mamy 99% papiery takie, że nikt nas nie puści. No ale przeciek był, tak jak u nas musiał być przeciek, że cień nas rozwalił. Tak samo przeciek był w Zapory oddziele, że go później najbliżsi zdradzili. Już, no. No ale tak jest, tak się wlecze. Judasz z Panem Jezusem chodził przecież blisko i miał wszystkie pieniądze i w ogóle i zdradził Pana Jezusa. I to się tak wlecze od pokoleń, jak to się mówi. To twoje losy jakie były później? Później ja wstąpiłem do Wojska Polskiego, bo oni może się i bali, bo dużo przecież młodzieży było te roczniki w Armii Krajowej, ale się nikt nie chciał już tak ujawniać, że on był w Armii Krajowej i w ogóle to tam trudno im było zejść, ale bali się tego, żeby znów nie wstępowali do Armii Krajowej z powrotem. To zrobili 4 roczniki do wojska. Pierwszy korpus pancerny zrobili. No i szło 4 roczniki. To mój rocznik. 22, 3, 4 i 5. No i z Lublina przewieźli nas do Chełma. W Chełmie ustawialiśmy się tego, bo dużo zabierali do żeby przechodzili, to niektórzy przechodzili, na przykład tak jak Jaruzelski przeszedł na szkołę oficerską do Rosji. O, i ja mogłem przejść, ale ja tego nie zrobiłem i nigdy w więzieniu później przecież nie zrobiłem, nie zdradziłem Boga i ludzi najbliższych i swoich krewnych i w ogóle, bo mogłem nie iść na front. Mogłem pójść do szkoły, do Moskwy, do tej. Zamiast do Moskwy to trafiłeś na Mokotów. No nie, to jeszcze później. Później. No i z Chełma, spod głównego gmachu, z Chełma Lubelskiego. Przewieziony zostałem samochodami do Okrzowa. To był Okrzowski, Las Okrzowski, Okrzów. I tam już musieliśmy sobie wykopać ziemlanki w ogóle, porobić, no i tam właśnie ćwiczenia i w ogóle. To już stamtąd wyjechałem na front. Ale musiałem się rozebrać, jaką budowę, jaki zawód, no mówię, rzeźnik, wędliniarz. Budowa dobra w ogóle, no i ćwiczyłem karate, 3 chwy tylko, bo wyjechałem na front jako komandos zwiadowca.
No, ale miałem zadanie pożywe języki przyprowadzać. Bo to tak, pierwsza linia była niemiecka, a przed pierwszą linią szpice były wystawione, ale to od pierwszej linii jaki było tak, kilometr, jakieś warunki były, 800 metry, 700 metry, 500 metry. No i tam w takim stanowisku okopanym to był albo RKM, ale to mało RKM. Był albo CKM, albo PTR. O. I dwóch Niemców, trzech przeważnie było, ale no były i dwóch, i pies mógł być uczony. No to ja wyposażony byłem w Harley'a Davidsona, jako motor miałem i pistolet miałem z tłumikiem i finkę, jak się psa bierze, musiałem być szkolony. No i dziewięciu Niemców przyprowadziłem do sztabu polskiego, jak to się mówi. Było takie półpolskie, bo to było, no Polacy byli, ale i Sowieci byli, i wszyscy byli. U nas kucharze i dowództwo było NKWD. No ale się wszystko wytrzymało. No byłem ciężko kontuzjowany w Berlinie. Później, jak to się już po... doszło do zdrowia trochę i przyjechałem do domu. Zostałem aresztowany, bo za dużo wiedziałem o owczarni i w ogóle, że tego, bo z oddziału cienia, który nas w owczarni podstępnie wymordował, to później był na Narutowicza, zapełniał się milicja, w milicji był, a on, ten oddział jego był w milicji, a on został, zanim wybudowali więzienie w tym, na Zembożyckiej w Lublinie, to był całym naczelnikiem więzienia w Lublinie, na zamku. Ile on jeszcze wymordował cień AK-owców. No ale zaresztowali. Po 10 latach jego tu panowania on później dostał najwyższe odznaczenie od Stalina. Dostał rangę pułkownika i był w Warszawie w Muzeum Wojska Polskiego. Ale z Bogiem nie wolno igrać. Zachorował na taką chorobę nieuleczalną. Zaatakowało nerkę jedną, później drugą, przerzuty i rak go żywcem toczył. I nie było ratunku. I został pochowany na Palejach Zasłużonych w Warszawie. To nie powinien być tam leżeć, bo on sobie zasłużył na niedobre, a nie na dobre. No ale ja wiem, kiedyś polowałem i gdybym go dorwał do swoich rąk, to niedobrze by było z nim. Ale Bogu dzisiaj dziękuję, że mi uciekł. Jeszcze jak byłem w partyzance, bo później ja przeszedłem do oddziału Zagończyka. I komendant Zagończyk, pseudonim Jaskulski, Zagończyk, a nazwisko Jaskulski, major, właśnie dał mi 12 ludzi, konny zwiadu i chciałem go dorwać, ale to Bogu dziękować, że go nie dorwałem. I dzisiaj wszystkim tym, którzy mi
A, jeszcze się wrócę, bo aresztowany jestem, zostałem aresztowany i przywieziony na Mokotów, bo to było najcięższe więzienia tam. No i na Mokotowie to wiedzieli, bo przecież doszli do tego, że ja jestem karate znam i komandosem. To jak mnie przyprowadzili na tą salę, to mi kuli ręce i nogi i dopiero mnie bili. A podstawiali mi te, jak to się mówi, pismo, że mówi podpisz, że będziesz nasz. No to wyjdzie z więzienia i będziesz nasz. Ale ja mówię nie, ja Boga nie zdradzę i nie zdradziłem i tego nie zrobię. Ja mówię, przyjdzie czas, to mówię, o nie, zaczęli się śmiać i mówię, o stąd, to już stąd nie wyjdziesz. Ja mówię, to jak będzie Bóg chciał. Jak będzie Bóg chciał, to ja wyjdę. No i już ich nie ma, co mi obiecowali, co mnie bili, co mnie katowali, już ich nie ma. A ja Bogu dziękuję, jeszcze żyję i jeszcze mogę coś powiedzieć, jak było, co było, żeby historia nie zaginęła. I nie była skłamana. Tak, bo ludzie i teraz różnie mówią, że on nie był, nie widział, a plecie głupoty nieraz takie, że nie chce się to wierzyć nawet. Bo. A ja to zeznałem, co naocznie widziałem, a co naocznie nie widziałem. I od kogoś takiego no, prawowitego, że widział to czy jak, to posłuchałem, no i powtarzam. Na przykład jak przyjechała z Gierzkowic przyjechała z Armii Krajowej, ludzie przyjechali, to jeszcze ten grób się ruszał i kości z czaszek, bo byli dobijani, leżały koło tego grobu. No to tak zeznaję, jak mi mówili. O. A teraz mówię ostatnio, też było, bo IPN, to sprawa ta w IPN-ie się przecież odbywała przez kilka lat. No i przyszło mi z IPN-u, że sprawa jest umorzona, bo ci, co dawali rozkaz, to już nie żyją i ci, co rozstrzeliwali, też nie żyją, no i nie ma kogo sądzić. O. No tak nie powinno być. Sprawa ale tak nie powinno być. No i właśnie siostra z zastępcy komendanta Krycha, Marsa, w Warszawie, nie wiem czy żyje jeszcze, ale to było 3 lata temu, to szukali, bo apelację założyła, wzięła adwokata, jej apelację założyła, tylko szukała jeszcze świadka naocznego, kto by mógł zeznać. Ja już zostałem jeden tylko z oddziału. Już więcej nie ma żyjących, żeby coś powiedział, co widział naocznie. Ja tylko jeden jestem. No i odszukali mnie i córka z wnuczkiem mi pomogła. Przyjechaliśmy samochodem do wojewódzkiego sądu i zeznawałem ponad 1,5 godziny to, co przeżyłem. O. I później po zeznaniu prokurator, to kobieta mi zapytała się, ile brat miał lat. Ja mówię, że 25, Stanisław. A pan ile miał lat? A ja mówię 22. No, pokręciła głową, ale ja mówię, proszę sądu, ja ci, którzy krzywdę nam, mnie zrobili, brata mi zabili, kolegów mi zabili, w ogóle co doszli do takiego ludobójstwa i
taką krzywdę nam zrobili, przebaczymy im wszystkim. Bo Boga ukochałem nad wszystko. U mnie Bóg jest na pierwszym miejscu. A jak będzie się chciał człowiek, żeby Bóg był na pierwszym miejscu, to wrogom trzeba przebaczyć. I przebaczymy im wszystkim. Nie moja wola, mówię Panie, lecz Twoja niech się stanie. A pani sędzina, bo to chyba była sędzina, głowa pokręciła i mówi, wie Pan, ja bym, jak była na parę miejscu, to chyba bym się nie zdecydowała na to. A ja mówię, no ja zdecydowałem się na to i tak. I tak jest, jak jest. No, dziękujemy. Tata, jeszcze na koniec jakieś odznaczenia posiadasz? Posiadam. Dwukrotnie odznaczony jestem Krzyżem Waleczy na Polu Chwały, Krzyżem Partyzanckim i Krzyżem Armii Krajowej. A tych odznaczeń, blaszek, no to mam i za Odrę, Nysę, Bałtyk, Berlin, Wał Pomorski, ale to już nie liczę. I teraz jeszcze może, bo zawsze od dziecinnych lat taką miałem modlitewkę. Jezu, ufam Tobie od dziecięcych lat. Jezu, ufam Tobie, choćby zwątpił świat. Strzeż mnie dobrze, dobry Jezu, jak własności swej i w opiece swojej duszę moją miej. I hymn śpiewany, który żeśmy i na wieczór przed spaniem, i w drodze nieraz śpiewaliśmy, i rano śpiewaliśmy. To był taki hymn nasz. Nie rzucim Chrystem świątyń Twych, nie damy pogrzeć wiary, próżne zakusy duchów złych i próżne ich zamiary. Bronić będziemy Twoich dróg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Ze wszystkich świątyń, chat i pól popłynie hymn wspaniały, niech żyje Jezus Chrystus Król. W koronie wiecznej chwały niech żyje Maria, zabrzmi róg. Tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Na zbolałe Twe ramiona położyłem własny krzyż. Zapomniałem, że przez mękę trzeba iść. Czy pomoże Synu Boga mi z upadku mego wstać? Bo przez życie trudna droga. Jezu, pomóż wstać. No i dziękuję za wyrozumiałość, za cierpliwość, żeście Państwo chcieli mnie wysłuchać i posłuchać. Dziękujemy.